kiedy mówimy narkoman i alkoholik, to oczywiście myślimy mężczyzna. A co wtedy, kiedy ćpa i pije kobieta? Dzisiaj poznamy dziewczynę, która ćpała i piła od młodości, ale udowadnia, że można z nałogiem zerwać. Poznajcie Martę. Mam na imię Marta, mam lat 31 i jestem uzależniona. Jestem alkoholiczką, narkomanką i jedzenioholiczką. Jestem 5,5 roku trzeźwa. Wiem, że to brzmi jak na terapii, no ale tak to mniej więcej wygląda. Moim przełomowym momentem było pójście na terapię miesiąc przed 26 urodzinami. Łącznie moja terapia trwała 4 lata. Robię pierwsze w Polsce trzeźwe techno. Kształcę się w kierunku asystenta zdrowienia i prowadzę media społecznościowe ukierunkowane na uzależnienia. Motywuję do tego, żeby jednak wyjść z tego polskiego nawyku posiadania alkoholu w każdej możliwej sytuacji społecznej. Moi odbiorcy są bardzo różni. To nie są tylko osoby uzależnione. Mam wrażenie, że więcej jest osób współuzależnionych. Próbuję robić takie treści, żeby osoby mogły się ze mną zidentyfikować, żeby wiedziały, że nie są same. Cześć Marta. Cześć Dorota. Cześć. Siadaj. Znasz to miejsce? Znam to miejsce doskonale od lat paru. Mhm. A co tu robiłaś? Ze znajomymi swoimi. Robiliśmy tu trzeźwe imprezy. Powiem ci, to miejsce nie kojarzy się z trzeźwą imprezą. Popatrz sobie, co tu ludzie robią. Raczej piją. Byłaś tu kiedyś, kiedy byłaś narkomanką i alkoholiczką? Pod tym mostem? Nie ma czegoś takiego, jak byłam, bo ja wciąż jestem.